Był to pierwszy sparing dla Unii Raciborz, dla tych chłopaków w tym zestawieniu, ale także dla trenera, więc może najpierw zapytam o ocenę. Ocena tego sparingu, no na pewno cieszy zwycięstwo, bo kadrowo nie jesteśmy na ten moment zbyt silni, jeśli chodzi o liczbę zawodników, i w tym okresie nie powinno się grać raczej. Przynajmniej ja tak nigdy nie praktykowałem, żeby grać całe mecze. No dzisiaj musieliśmy, bo jest nas jeszcze mało. Dzisiaj robiliśmy taki przegląd młodzieży Unii Raciborz i myślę, że tutaj wielu zawodników właśnie dobrze wypadło. Mieliśmy dwóch juniorów, którzy pierwszy raz z nami byli, którzy praktycznie nie trenują z pierwszym zespołem, i jeden z nich strzelił piękną bramkę, także myślę, że tutaj słowa pochwały dla tych chłopaków, bo naprawdę w dniu dzisiejszym pokazali, myślę, niezłą piłkę momentami, natomiast co dla mnie jest ważniejsze, bardzo dużo ambicji, woli walki, to co zawodnik na każdym poziomie musi posiadać, a jeżeli jeszcze do tego posiada dobre umiejętności, to gra w wyższych ligach. Natomiast tutaj dzisiaj rzeczywiście paru tych chłopaków pokazało dobry futbol, i te bramki, które dzisiaj strzelaliśmy, no niektóre były bardzo ładne. W większych fragmentach tego spotkania można było odnieść wrażenie, że to jest mecz ligowy, a nie sparing. Wie pan, no myślę, że przyszedł nowy trener, tak, każdy chce się pokazać, to tak zawsze jest ten efekt nowej miotły, tak, mamy sparing i chłopcy na pewno chcą pokazać, że zasługują na grę, i było to dzisiaj widać w wielu momentach. No, jest duża wola zwycięstwa w tej drużynie, to nie ulega kwestii, bo no, młodość ma swoje prawa, tak, to jest, ja do tej pory pracowałem raczej w Skrze Częstochowa z zawodnikami, którzy już byli ograni, i tu na pewno widać tą taką różnicę w tym takim, tak jak powiedziałem, ta chęć zwycięstwa tutaj jest bardzo duża i jest taki żywioł, no, szczególnie pod koniec tego meczu już ciężko było mi odróżnić, kto na jakiej pozycji gra, bo patrzę zaraz, prawo obrońca jest w polu karnym, i było trochę żywiołowości. Mamy materiał z tego spotkania, przeanalizujemy i będziemy się starali, żeby w następnych meczach, owszem, ten żywioł musi być, ale też to musi być bardziej poukładane, bo to kosztuje sporo sił, takie bieganie od 16-16. Na jakich pozycjach trzeba wzmocnić tą kadrę? Cały czas się zastanawiamy. Na pewno dzisiaj, mimo tego, że strzeliśmy 4 bramki, no to zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy na pewno takiego klasowego napastnika, człowieka, który potrafi grać między stoperami, który potrafi się utrzymać przy piłce, bo tutaj dzisiaj z bardzo dobrej strony pokazał się Chałupiński, który nie chciałbym tutaj przesadzić, ale na pewno jest to spory talent, no, nie ma może jakichś warunków fizycznych w tym momencie jakichś rewelacyjnych, ale potrafi grać między liniami, naprawdę utrzymuje się przy piłce, strzelił piękną bramkę, zagrał na tą pierwszą bramkę super asystę, i to na pewno jest chłopak, na którego warto stawiać. Natomiast myślę, że no, było nas dzisiaj tylko 13 czy 12 w polu, także na pewno praktycznie może nie na każdą, ale na ten kręgosłup przydałby się, choćby po to, żeby wzmocnić rywalizację w tym zespole, bo na razie ciężko mówić o rywalizacji.